Dobry wieczór, moi wierni widzowie i wy niewierni widzowie też. Wam też dobry wieczór. Wszystkim dobry wieczór. Cześć, dzień dobry, w zależności od tego, w jakiej strefie czasowej naturalnie jesteście, po której stronie świata. Dzisiaj opowiem wam bajkę, jak CD Projekt Red spalił fajkę. Hej Jack, hej hakerku, samiec, wszyscy wy, którzy tam jesteście. Witold, nie musiałem spojrzeć w inny czat, bo więcej tekstu widzę. Cyberpunk 2077 i wersja 1.3. Z tego, co ja sprawdzałem do tej pory, jest lepiej, przede wszystkim lepiej wizualnie. Niestety większość bugów, które są w tej grze od początków jej istnienia w zasadzie, nadal są. Dla mnie najbardziej takim irytującym jest bug audio, mianowicie praktycznie za każdym razem, kiedy tą grę włączam, słyszę takie pierdzenie dźwięk, takie coś tam się dzieje w tle, nie? I jedyny sposób na to, żeby to w zasadzie anulować na czas rozgrywki, to zmienić jakość dźwięku z 48 tysięcy kHz czy 44, jak tam macie ustawione, na wyższą wartość, potem powrócenie do niższej wartości, czy też pozostanie przy wyższej wartości i wtedy nie ma tego. Ja myślę, że to są dźwięki wydawane przez głównych zarządzających CD Projekt Red, którzy podcierali sobie swoje świecące się na złoto dupy dolarami, które ukradli. Tak. To w zależności od konfiguracji sprzętowych. Niektórzy tego w ogóle nie doznają, niektórzy to doznają za każdym razem. Tak czy inaczej, myślałem na początku, tak wczoraj wspominałem na Steamie, że zaczniemy postacią żeńską grać, ale wiecie co, tak sobie pomyślałem. Chcę iść troszkę inaczej. Zrobimy postać męską od początku, bo chcę iść w pełną siłę tym razem i grać tymi wielkimi karabinami maszynowymi. Tym, wiecie, że można wyrywać zwierzyczki i rozpierdzielić całą okolicę w pył. Właśnie tak chciałbym grać. A SnowRunner nadchodzi, ty się nic nie przejmuj. Tylko, że w tym tygodniu na pewno nie będzie mi dane SnowRunnera zarzucić, niestety, ponieważ w tym tygodniu już mogę wam zdradzić. Chociaż zobaczymy w zasadzie, albo... Jeżeli jutro mnie wypali Aliens po raz kolejny, to zarzucę SnowRunnera. Na środę chcę wskoczyć w najnowsze rozszerzenie do No Man's Sky Frontiers, bo po raz kolejny masakrycznie się pozmieniało. W sobotę będziemy mieć Star Citizen, a w niedzielę będziemy mieć raport z hangaru. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, podcast poświęcony Star Citizen w nowej odsłonie i w zupgrade'owanym składzie. Także to jest dla was niespodzianka. Poziom trudności normal, bo nie jestem jakimś masochistą. Street Kid, chciałbym zacząć grać Street Kid. Wybierzemy postać męską. I troszkę tą postać zrobię, żeby wyglądała jak postać, a nie jak... Nie wiem, to wygląda taki trochę taki, nie wiem, taki z małogłowiem człowiek mi się wydaje. Zobaczmy, skin type, hairstyle, skin type. Okej, niech będzie to, ton skóry, proszę, please. Okej, niech będzie... Nie. I'm V. Okej. Okay. Hairstyle! Czekaj. Twarz style. Ja tu mówię hairstyle, a tutaj trzeba twarz style. Miało reklamy statków? Sprawę sądową? Nic takiego nie znam. A co tam było napisane? I przede wszystkim w jakim outlecie, powiedz mi, to było napisane? Bardzo mnie to interesuje. Ale to... Nie, to bo to w preorderze te statki były. Tak wiesz, to był preorder sale. Więc nie rozumiem, dlatego nie rozumiem tematu tutaj. Troszkę więcej detali by się przydało. Ale jak Jack, nie macie już na zawsze? Jak na zawsze? Na inną planetę się wyprowadzasz? No mam nadzieję, że nie, kurczę. Dobra, zmiksujmy sobie tutaj jakąś inną twarz. Zacznę od włosów faktycznie.
Wiesz co, mnie się wydaje, Witold, że to był taki, ja tutaj wiesz, ja jestem ostatni do bronienia CIG, ale to mi się wydaje, że to był jakiś totalny bullshit powód z tym pozwem. Bo jak ich krytykuje, no ale tak, no ale w necie, w normalnej gazecie, ale są, wiesz, gazety i gazety, gazeta gazetą, nie, gazecie nierówna. Bo jak krytykuje CIG od roku 2014 o ich kretyńską komunikację, totalnie kretyńską komunikację, to jest brak komunikacji, to jest prawda, że bardzo, bardzo źle komunikują rzeczy i prawdopodobnie chodziło właśnie o ten głupi wyraz komunikacji z ich strony. Co za ulizana fryzurka? Nie, takiej też nie chcę, takiej, chociaż może taka fryzura? Może taka? Nie wiem, kurde, czy też taka. Za duży wybór fryzur to też jest niedobrze, wiecie? Coś w tym rodzaju. Nie wiem, no będę tak klikał jak jakiś pogibaniec. W sumie mam długie włosy, by się przydały jakieś dłuższe włosy, ale... Łow mordę, Jack, jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro. Trzymam kciuki za ciebie, życzę powodzenia. I mam nadzieję, że kiedyś do nas wrócisz. Wiesz, to też taki zastanawiam, Witold, bo ja ani razu nie przypominam sobie, żeby reklama... Hello, konserwatorze. Reklama statków CIG wprowadziła mnie w błąd. Serio, nie przypominam sobie. Zawsze był to concept sale jakiś. Co było jasno, wyraźnie napisane. Co prawda w tych reklamach nie było napisane, że był to concept sale. I to jest prawda, że w reklamach nie było napisane. Ale na stronie tego statku... Zawsze i wszędzie było napisane, że jest to concept sale, na przykład. Witaj, Gotek, hej! W mordę. Jack. To ja już nie wiem, co powiedzieć. Te oczy trochę tak za blisko siebie były, nie? Takie oczy... Nie chcę, żeby on wyglądał jakiś piękniś. Kolor oczu i też nie chcę tutaj spędzić eonów, żeby nie było. Okej, okay, ciekawe. Ciekawe. Wiesz co, wezmę sobie... Przeczytam później, bo to jest interesująca sprawa. Tak czy inaczej, jak dla mnie to podejrzewam. Jezu, te oczy, przecież one wyglądają jakby to był jakiś... napuchnięty... Nie wiem, niech będzie tak. Kolor włosów. Jest tutaj ciemna szarość. Szarość poranka. Niech będzie szarość poranka. No i teraz widzisz, jadą gracze po grze ostatnio więcej. A patrz, jak wygląda moja perspektywa. Ja jadę po tej grze. Też, od 2014, jak wspominałem. Ale widzisz, do mnie takie rzeczy nie trafiają, a siedzę w tym projekcie bardzo głęboko. To jak to jest? Więc mamy tutaj efekt prasy? Jakiś specjalnie, czy... Wiesz, prasy, która szuka clickbaitów, prasy, która szuka... atrakcji znowu? Ja też chciałbym to zrozumieć. No to prawda, z komunikacją CIG to ja się nigdy nie zgodzę, bo oni są... Tutaj normalnie nie mam nawet jak komentować tego, jak oni są kijowi w komunikacji.
O ja pierdzielę sobie za usta. Dude. Czy co? Chyba te usta będą takie lepsze, okej. Okay. Szczena. Taka spulchniona szczena, taka mniejsza szczena zapadnięta. O. Coś takiego niech będzie. Ja mam głosy czarno-szare. Czarno-szare włosy. Uszy chyba zostawię, nie? Dobra, broda, dawaj mi brodę. O. Czemu ten wąs jest taki kręcony tutaj? To jest strasznie podejrzane. Okej. Tak, nie, to jest taka dziwna broda trochę. Coś dłuższego, coś takiego. Nie. To za długie i ten kręcony włos mi się nie podoba. Dobra, będzie musiało być w takim razie nie to. Też ja wiem. W sumie. Beard style, jeszcze jest beard i beard... Tak. Jej, jak ja dawno nie pamiętam. Sobie można przecież jeszcze to rozłożyć, wszystko na czynniki pierwsze. Ten kolor włosów mi teraz, cholera, trochę nie pasuje do tego wszystkiego, nie? No. W ten sposób. A tu chyba widzę, że muszę teraz brwi poprawić. No nie, albo i nie, albo to jest taki kolor. Muszę zostawić czarne. Czy to jest zielone w końcu, czy szare? Powiedzcie mi, czy te włosy są szare, czy one są zielone? Dla mnie są takie zielonkawe, kuźwa. Teraz są w kolorze brody. Teraz są siwe. Ja nie wiem, czy Project Red po prostu nie umie w kolory. Dobra, wezmę, zrobię tak. Zrobię tak, mamy to. I teraz jeszcze blizny Cyberware. Wyłączę Cyberware, czy sobie ustawię Cyberware jakiś? Taki, czy też taki. Jackie ma coś takiego, nie? Podobnego. Myślę, że coś takiego może być. Tak, no właśnie, nie? A to w kreatorze powinny najlepiej wyglądać w zasadzie. Eye makeup, nie, dzięki. Zęby sobie można zrobić fajnie, tak tych zębów nigdy nie widzimy. Właśnie nigdy nie widzimy detali tych postaci, no tylko w lustrach możemy się przyglądać, jest takie troszkę też dziwne, jak dla mnie, no ale... O, ale możemy sobie z sutki tutaj, o, wyłączyć albo włączyć. Myślę, że z włączonymi sutkami będzie najlepiej. Tatuaże na ciele oczywiście, że są potrzebne. Jak żeby nie inaczej. Coś takiego brzmi dobrze, wygląda dobrze. Genitalia włączone. Siusiak. Oczywiście trzeba tutaj dobrać stan swój susiaka, wiecie, nie? Bądźmy naturalni. O. Bądźmy naturalni. Jest git. Mamy to. Ok, teraz body increase damage that would melee weapons and movement penalty, bla bla bla, increase movement wrapping an enemy on grapple duration by 5 seconds. Który to jest do użycia? Na pewno u refleksy sobie zwiększę. Technical ability sobie zwiększę. Inteligencja, a body skills for a different bonus. No i co mi body daje do cholery? Zdrowie, damage with fist, gorilla arms, będę używał gorilla arms, na pewno.
melee weapon, decrease movement, penal basics, increase movement while grappling an enemy on enemy grapple duration by 5 seconds. Ok. Myślę, że to może być ok. Jaki ban? Gdzie? Co? Jak? O co chodzi? Ja nie wiem, o czym mówicie. Dzień dobry, Lips, hej! To jest w celach edukacyjnych. Hey everyone, feels great to have you back. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in Night City? Dzisiaj jest u nas wyjątkowo gorąco, całe 26 stopni, kurde. Uderzyło znowu. Muszę pić dużo wody. Go. Także już od samego początku zauważymy sporo poprawek graficznych, ale też sporo rzeczy, które zlali chyba ciepłym moczem. Jak na przykład wydajność gry podczas przyglądania się w lustrze. Jest lepiej niż było, ale jest dalej tragicznie. Widzicie to? To jest całe 30 FPS-ów, ludziska. Wypiję shota. Co za koszulka? Na litość boską, może to zdjąć jak najszybciej się da. Everything chill, mano. Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Pepe. Pamiętajcie, to jest Pepe. Find yourself a hole, sounds like. You need help. Knew I could count on you. It's Cork. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he bust my legs. He don't joke about that stuff. Przyjazny barman w tarapatach. Pomóżmy mu. In it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserved a hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. Dobrze, pogadajmy z Kirkiem. Kirk, gdzie ty jesteś? Na górze jest. O, ktoś zostawił jedzenie, czy też picie. Poczęstujmy się. Wyglądało bezpiecznie. Tak, oczywiście, że tak. Nie wiem, dlaczego ja biorę te logi do tej pory i tak tego chyba nigdy nie przeczytam. Potrzebował 2 tygodni urlopu tylko, żeby to przeczytać. Jest i Kirk. Hey, Kirk. Want to talk? V, been a while. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Yetis itself? Tell him I don't fight. Kogoś mi ten typ przypomina, ten tutaj. How's your problem? What's he owe you? Afraid that's client confidentiality. Call it a lot. Leave it at that. A tego za dzieciństwa po uszach szarpali, nie? Widać od razu, ma takie. Well, Merry fucking Christmas. W zasadzie, czy tutaj trzeba czytać jakieś podpowiedzi? Nie? Cut him some slack, will you? You'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's. Dymy poprawili. Przede wszystkim jak się rozchodzi, jak się rozprasza. Bo wcześniej te animacje, że tak powiem, znikały, pojawiały, nie? Było dużo migotania tutaj. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. You know what, Kirk? I sometimes get the impression you forget you aren't from around here.
pop into Haywood for the occasional visit, sure. But you live far, far away in the city. Serio? Getting at it. Dobra, dobra. Need to think before you start something with the local son. I'm open to other options. Aha. Chciałbym, żeby takie magazyny już istniały w dzisiejszych czasach. Że takie animowane i w ogóle, nie? To było dobre. Sierra Maladon, witaj! Scream sheet. Scope it out. Cream ride there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. A może się zachowywała jak małpa? I dlatego? Four will belong to my client. Nie? Just as soon as you clep it for me, that is. I'm no thief. Even if I wanted to. Stealing a ride like that would be a level beyond me. Hell, two levels. Beautiful thing is, a Grand Theft Auto virgin like you don't need to know. I already planned. Tak. Whole thing simple. Chore czasy, nie? Rayfield for me? I clear Pepe's account. Chore czasy. Żyjemy w czasie cyrkowców. Klaunów i cyrkowców. Security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. Tak, bardzo, bardzo, bardzo proste. How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hot wire? Fast and easy. Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses. Wygląda legitnie, jasne. A skeleton key for all Rayfields in the city. Come on, Kirk, even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little. Wygląda, jak można by temu zaufać. So, we all agreed then. Dude, zmniejsz burgery. That's some grease in your shirt there, tough guy. Best keep your word, Kirk. Easy, V. Job's gonna pad your wallet too, you know? Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for you. Tak. You two will hit it off. Zobaczymy. Good luck out there. We'll be in touch. Ciągnie się typie. Nowa gra Avatar ma wyjść. A tak, jakiś czas temu. Kto to? Ubisoft robi, zdaje się, prawda? Tak, to już jakiś czas temu było, że tak ogłoszone. I z tego, co ja pamiętam, czytałem artykuł, gdzie to Ubisoft starał się o licencję na gry Star Wars. I Disney po zobaczeniu tego, co robią z grą Avatar, po prostu zdecydował, że okej. Taką historyjkę czytałem. Co? Co, weteran jest? Weteran? O, weteran jest. All yours. Knew I saw good in you. God bless. Tam weteranowi, dobra, może sobie kupi inny karton, na którym będzie mógł pisać swoje wiadomości. No proszę bardzo. Ha! Padre! What do we have here? We? Long time. Didn't know you were around. Yep. No place like home. Sebastian Ibarra. Haven't changed a smidge. No one calls me by my name anymore. Almost forgotten how it sounds. Wygląda jak spokojny człowiek, nie? Któremu można zaufać. Heywood. Nothing ever changes here. I'd rather hear about you. Got back from Atlanta a few weeks ago. See you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Marcus, let's go. Okay.
Od razu człowiek się bezpiecznie czuje, nie? W tej okolicy. So where to? The Glen. Drop me off at Embers. Front door? Take the ramp, back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Opowiem wam szczerze, że konwersacje, stawki, dialogi w cyberpunku mi się zawsze podobały. To akurat dobrze zrobili. Teraz jest to dopolerowane wizualnie też. I pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Mnie rozśmieszył fakt, że moderzy będą tą grę naprawiać tak naprawdę. To mnie... Migrena mi po prostu narasta, jak myślę o tym. Went there without expectations, actually. Well, except that it'd be better than here. It wasn't. Maybe it'll all work out for the best. Shit. Aha. Paramilitarne świry. What's going on? A to chyba nie jest ich okolica, cholera. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. Ty. What do you want? To settle our biz once and for all. Got an offer for you, Patty. So listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, Patty... One more fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Ej, tak cię znajdę i wyrwę ci włosy. Hej, Erlu, hej, hej. Tak, wersja 1.3 po poprawkach ostatnich, na które czekaliśmy, myślę, że dłużej niż powinniśmy. Wow. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Ciekawe, czy w wersji 2.0 ogarną połowę tych rzeczy, które mieliśmy dostać. Tak, Street Kid, jak najbardziej. Who was that? No one important. He'll be gone. Że mój pierwszy gameplay to był. Witaj, pancerny ziemniaku. Coś mi alerty widzę nie zadziałały przy okazji. Oj, oj, oj. Ale witaj na pokładzie. Wielkie dzięki za follow. Aha, teraz się odpalił alert z opóźnieniem. Lol, niech no ja tutaj cash. Aha. Coś tutaj nie chcę trybić dobrze dzisiaj, widzę. Your number could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Thanks, Padre. Gotta go. So go with God. Witamy, witamy. Wiesz co? Ja tutaj miałem jakąś awarię chyba. Tylko tobie mogę powiedzieć, Erlu. Slideshow jest, mówicie? A teraz co się dzieje? Żeby mi tutaj nie było... Że coś najebali w cyberpunku znowu. Oho. Zaraz. Zobaczmy na moje łącze. Loading masz. Czekajcie ludziska. Bo coś tutaj się dziwnego dzieje.
Coś strasznie dziwnego się tutaj dzieje. Ah, your stream is experiencing issues. Adamo, witaj. Your stream is experiencing issues. Dlaczego my stream is experiencing issues? Zero powodów podanych. Najlepsze jest to, że na podglądzie mi nic się nie dzieje. A teraz dalej klatkuje? Tak, z tego co widzę, dalej klatkuje. No co tu się kuźwa? Czekajcie, eksperyment genetyczny. Eksperyment. Włączyłem menu w grze. Widzę faktycznie teraz na podglądzie to... I czy mnie tutaj teraz animuje dobrze, czy mnie źle animuje? Czy powróciłem już do dobrej animacji na chwilę obecną? Powróciłem. Okej, no to chyba już wiem, o co tutaj chodzi. Już chyba wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o patch 1.3. W takim razie. Ekstra. Więc muszę się zastanowić, która tutaj opcja jebie transmisję w tej grze. Nie, może ray tracing włączę, będzie lepiej, co? CD Projekt Red, CD Projekt Red, CD Projekt Red. Wy powinniście zatrudnić jakąś firmę QA, tak naprawdę mi się wydaje, bo chyba nie potraficie sobie dać rady z tym całym szajsem. Nie wiem, to włączyć, co tu włączyć? New donation! Samiec, wielkie dzięki. Patron 7 miesięcy na Patreon. To jest osiągnięcie. Ale wiesz co, to nie o to chodzi, bo mi ta gra tak naprawdę nie zużywa zasobów przy moim sprzęcie. To jest to. Że nie zużywa. Wyłączę motion blur tutaj. Znaczy, chromatic aberration, zobaczmy też. To ja nie wiem, czy to jest osiągnięcie, czy też może wyraz szaleństwa, nie? Także, kurde, nie wiem, jeżeli będzie to faktycznie nadal kratkowało jak popierdzielone. To jest absolutnie nienormalne. To zastanowimy się nad zmianą cholernego repertuaru, bo... Status. On location. About to find your man. Rick's one of the good guys, you'll see. Yeah. I trust him like a brother. Ufam mu jak bratu. Mhm. Ale ja mu nie ufam, jak nawet jak sąsiadowi. Yeah. Someone can help you with. Jest i Rick. Kirkson. Mm-hmm. Camera's blind. You got 20 minutes. Do your thing. Bo... Ja nie wiem w takim razie, czy... CD Projekt Red zakłada dalsze takie regresje rozwoju tej gry, bo... Ostatnio tak się strasznie chełpili, że jest tak poprawione i tak dużo lepiej. A potem się okazuje, że... Że nie? Wonder tech for a world. You're a man of little faith. See? We're rich. Now fire her up and call me when you're underway. I'll tell you where to go. Tak, to się skończy naprawdę na pewno dobrze. Looks like this will be a cool breeze. Aha. Hello. Get the fuck out. Easy. Nothing personal, compa. Just biz.
Jaki biz? What, man? Never heard of thieves' honor? Finders keepers? I was first. Listen, only one of two ways to do this: friendly or fucked up. Either way, przynajmniej konkretnie gada. I'm taking the car. What? What are you doing? Chicanos? Aha. Chyba, że ta gra może też źle znosić alt-tabowanie, bo ja się alt-tabowałem, także zobaczymy. Obserwujemy temat. Bo jest opcja Borderless, mam załączoną opcję Borderless, ale oczywiście CD Projekt Red nie rozumie, jak działa Borderless. Totalnie. Detective Stinks. Been a while, huh? Inspector Stinks. Same shit. Speaking of, your mug's familiar too. Come on, yeah? Spit it out. I'm using waiting. To me. Left for Atlanta. Looking for a slice of no. Na pewno żaden się nie zgodzi za małą kwotę, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej nie wyobrażam sobie tego. You know fuck all about me. Truth hurts, huh? Just watch your tone. I'm not a patient. Może jeszcze taki 24 godziny albo 12, nie? Give us a break, huh? Elo. Będę zbierał na chorą paprotkę. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play in an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Cuff licks broken so this trash doesn't flow. Piękniś, kurde. Nadziany. Życia... jednego dnia w życiu nie przepracowałeś. Fuck. I spały w ryj. Commander Chris Maver, witaj! Także obserwujmy to i krzyczcie od razu, jak coś się znowu zatnie, bo... No, żyjemy! Man, same. Stints is out to get people. Wound tight. He does have a little honor left. Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood born and bred like us. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Zastanawiam się, czy ta gra myśli, że mam za mało ramu w maszynie. Ale już chyba wiem, o co tutaj chodzi. Bo faktycznie, jak gra jest zalt-tabowana, to wtedy zwalnia wszystko w niej. Jebie mi resztę systemu. Wow. Och, brawo, CDPR, brawo, to tylko rok minął, prawda? Czy też troszkę ponad niż rok. Brawo! Zginęło ci 1,5 miliona Alfa OEC? Uuu! Kurde! Czemu? Masz po jakieś podejrzenia? And Kirk. You work with that sewer slug? Pepe owes him big. He can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabrón's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on, let's go have some lunch. Just like that? Nagle jesteśmy kumplami i widzisz, w końcu dobra opcja dialogowa. You help my homies,
You're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense of kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okej, okay, niech będzie. Let's go. Policja ma na sobie. Jak ja mam ciuchy na sobie? O, i tutaj mamy dodane do gry teraz zapychacz, który wyjaśnia, co Jackie i V robili. To zdaje się nie było wyjaśnione w poprzedniej iteracji gry. Nie masz podejrzeń, mówisz, kurczę, no dla mnie to jest podejrzeń, tak jakby cofnęli jakąś tam... Ach, cholera już wie z tym Star Citizenem też, szczerze powiem. Fajny karabin. Ciekawe, czy będzie można tak rzucić w typa karabinem. Był już ten filmik, mówisz, hakerku. I czasem nie przypinam tego. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, no i teraz jest ta, to zlecenie w Japan Town. Nie potrzebuję, dzięki. Not now, Jack. No time. Maybe later. Sure. Mañana. O w mordę. Will Kako give you any tips and tricks for the job? I'm not your mother. Just do what I pay you for. Pięć baniek, jakby mi zniknęło, to bym się trochę poirytował w sumie. Let's do this. Elevator, this way. Tak, Erlu, został zmieniony, zaraz się przekonamy, ale z tego, co ja testowałem do tej pory, faktycznie dużo bardziej, no, jest to wygodne. Lepiej to działa po prostu, dużo lepiej to działa. Sandra Dorset. Target's Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. No niestety, z opóźnieniem też nic nie poradzę. Zresztą dzisiaj miałem bardzo duże problemy z uzyskaniem wyboru jakości na Twitch. Zakładam, że po raz kolejny Twitch dostaje wylewu z tym wszystkim. I moje programowanie do streamowania przechodzi tutaj mocne konflikty z Cyberpunkiem w tej wersji, więc będę musiał nad tym popracować jeszcze. Bo widzę, że CDPR znów poszedł po najprostszej linii oporu z tym wszystkim. O, coś tu leży na ziemi, podniosę. Looking for 1237. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Ugh, I hate this life or death shit. Chowaj się, babciu. Think you can trip it on your own, V? Idziemy na wybuchową imprezę. Zaraz, jak to się robiło? A, tutaj się robiło, tak, w ten sposób. I tak. Low profile, okej. Okej, Hesse. Tu się coś gotuje, może by tak napluć tam jeszcze. Are we fucking late? Is that her? Is that our target, V? Zaraz zobaczę. Najpierw trzeba tutaj pozbierać wszystkie znajdźki.
Xander Dorset's protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical backup. To nie jest to, kogo szukamy, okej. Not our lucky gal. Let's keep looking. Dok. Sobie tak powiem wam szczerze, podświeżać skróty. Czekaj, zaraz kawa była, muszę ją wziąć. Okej, no to... Ups. Mój Google Assistant znów się odezwał do mnie, fajnie, z jego strony. Granat. Dobra. Zrobiłem to jakoś finezyjnie, ale... Dobra, mu się przydała jakaś inna, lepsza spluwa w zasadzie. Nie, tego nie chcę. Nie ma tutaj nic lepszego, serio. No, niby tak, ale widzisz, jak ja grałem pierwszy raz, to ja... jakoś super wielkiej ilości bugów w misjach nie doznałem też. Szczerze powiem. O, proszę bardzo, broń przenika tekstury, co za niespodzianka. Jak to możliwe? O! Shit. Dobra, trzeba... No, jakoś to trochę inaczej ostatnio... Aha, dobra, teraz trzeba je. No. Go. Watch yourselves. Rip up the shred. Chingada madre. Mnie tylko tak naprawdę wkurzają tutaj te cholerne konflikty. Okej, zatłukł go. Don't see any movement on the sensors. Kolejne konflikty oprogramowania, które przeszkadzają w streamowaniu. O, ja chcę to. Właśnie to. Z tym chcę biegać. Niezniszczalne komputery oczywiście. Co ten typ jeszcze na sobie miał? To jest coś ciekawego. Kapelutek. O. Jak ktoś jest wrażliwy, to proszę zasłonić oczy. Albo zapytać mamę o pozwolenie na oglądanie. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. When people who live through shit like this get panic attacks. Dad ever known why? You'd be sipping a glass of ice cold water and suddenly your hands shaking. V, jack into her biomon. We need to know what we're dealing with. Jacking in.
Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Drama should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the Biomon. Okay. Found the shard. We're moving now. Check the Biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. No i proszę bardzo, jaka opieka medyczna. Też bym taką chciała mieć w prawdziwym życiu. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Let's get her off that ice. System malfunction. Już mamy wirusa. B, need to know what's Jackie, going on. Air hypo. Fuck, this is bad. Engage, vato! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Cyca komuś? Cyca na wynos. Dobra, 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 co się rzucasz? TT-133 to control. Patient NC570442 secure. Stimulants being administered. 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 for prednisone. Nawet dziękuję nie było. Please. Okay, no. Jim is not. Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. Jeszcze pozbierać. See you in the near future. Listen, used air hypo i tak naprawdę mi się nie chce zbierać śmieci. Nie lubię zbierać śmieci. I got a day with Misty, bud. Dzięki, samiec. How's it gonna look for me? Only be hanging, Jack, but don't get used to it. Saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Oh, zadzwonić do Wakako. Okej, dobrze, zadzwonię do Wakako. V, how did it go? Our client is alive and well. Of course she's alive and well. That's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the quarter, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD is gonna put Watson on lockdown. Yay! I'm gonna sleep my own bed tonight. We better put it in fifth. Dobra, mamy to. Można się... O, dobra, jeszcze chwila zanim będziemy mogli prowadzić auto. Jeszcze chwila. Zdaje się ostatnia sekwencja. Ale świateł nie, czy te światła są
A, to jest świat takie Star Citizenowe też w tym aucie, nie? A co, autopilot cały, widzisz, tutaj jest. To siedzi taki wielki. Adam Smasher. Legends are born here. Witaj, Vandir. No, klimat ma świetny, jak najbardziej. To tego nie można odmówić. Muzyka, dźwięki, środowiska, oczywiście. Wow! Fucking drive, Jackie. Come on, Pete. Get down there, man. Hey, keep her steady. No. Ile headshotów będę musiał wywalić w typa? Holy fuck! Mierda, perdon! Ja tego nie prowadzę, więc. Noż. Okay. Scratched your baby up pretty bad. Sorry. Czy ty grałeś, Samiec? Let's just focus on getting home. I ci skręcało. Ja nie kojarzę, żeby miał to skręcało bez ruszania kierownicą, szczerze ci powiem. Przynajmniej teraz. Są oni by wywalili w tą ścianę, czy bym typa odstrzelił, czy nie. Taka jest prawda. To jakiś cyber rap jest? A to, o to ci chodzi. Bo w przyszłości skręcasz kołami myślami, nie kierownicą. Za kierownicę tylko się trzymasz, wiesz. A heart of gold? Cause only somebody with a heart of gold can understand just how much. Czego ten empec ma tak nad sobą? Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through, but they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. No, z tymi machami bym nie chciał zdarzyć. So you can be nice when you feel like it. When am I not nice? Always? I'm always never not nice. Mindfuck bar, a ciekawe, akurat miejsce dla mnie. Max Tack i właśnie z Max Tackiem to tutaj powinno być napierdzielonych misji i oni tak powinni też do nas przylatywać w tych pojazdach, kiedy nabroimy za bardzo z policją. Policja powinna do nas przejeżdżać w pojazdach i przylatywać w różnych maszynach latających. Kuźwa, a tego dalej nie ma w tej grze. Dalej nie ma. Now, she'll be. They'll let me through. Sure about that?
Oh yeah. Explosion of taste. No. Oni się teraz dyskretnie pojawiają w twojej okolicy, kiedy są potrzebni. Tak, dokładnie. Jak to auto skręciłem? Jakby się obróciło. Nie wiem, może niech Chrisa Robertsa poproszą o pomoc. No on z całą pewnością by stworzył dla nich technologię do technologii. Ja będę ustawiał sobie lepsze radiostacje w aucie, jak będę jeździł. Brooklyn Barista, brzmi jak dobre, fajne miejsce. No. Gdzie te drzwi? Czemu te drzwi się nie otwierają? O. Hand fun, więcej krapu do sprzedania widzę. Dobrze. Stupid gates busted again. Okej, okay. Mamy nasze mieszkanko, świetnie. Nie chcę się przyjrzeć w lustrze, wezmę to, cholerstwo. Bo przyglądanie się w lustrze zabija FPS w tej grze. Bolszewik wodka, bierę, piję. Ale ja mam tutaj tyle tych kart. Gdzie? A no tak, jest oczywiście moja maskotka, która nic nie robi. O matko, sprawdźmy, jakie tutaj mam ciuchy do... do założenia. New host! O, Fox, wielkie dzięki za hosta. Jak widzisz, Cyberpunk totalnie pierdzieli mi Streamlabs po ostatnim patchu. Tak mocno i poważnie pierdzieli mi Streamlabs. Więc co mogę zrobić chyba? Wiecie co, wejdę w ustawienia Streamlabsa. Myślę, że przełączę na wysoki profil procesu, bo... Jo, witaj, wielkie dzięki za hosta tobie. Właśnie. Zobaczymy. No. Ogólnie nie jestem zadowolony właśnie z tego, że nie ogarnęli do tej pory tego gówna. Już pamiętam, że oryginalnie w czasie premiery było to bardzo ciężkie i wchodziło w wiele konfliktów z oprogramowaniem do streamowania. No ale na tym etapie to już jest po prostu śmiech na sali. Żeby człowiek musiał napierdzielać przyciskami i suwaczkami w czasie transmisji, bo takie efekty wychodzą. Także no tutaj się nie popisali. Ani trochę. W mordę, serio. Teraz nie mogę odebrać telefonu. Nie wiem, kto do mnie dzwoni, nie mogę teraz odebrać telefonu. Rifle ammo. Zaraz, co ja tutaj w zasadzie mam? Open stash. Patrzcie na to. Broń nie mieści się w kafelku. Co? Gdzie? Czemu? Nie. Wracaj mi z tym. Tam Black Unicorn. Mam troszkę koszulek tutaj też widzę. Okej, okay, jakieś spódniszcze. Wiesz co, samiec? Tak, to może być właśnie to, że to jest gra faktycznie do grania, a nie do streamowania. Chcesz pokazać grę? Wyślij komuś zdjęcie, nie? Nie to. Inwentarz.
Aha, tak wygląda moja... No dobra, no nie najgorzej jeszcze, okej, okay, niech będzie. I teraz gdzie jest... Gdzie jest ta broń? Którą ja mam. Dlaczego ja jej nie mogę założyć? Wat! Tak, jeden kwas jest, bo chciałem pójść w takiego goryla, wiesz? Na 100% siłę, dlatego się troszkę rozmyśliłem, bo mi to nie pasowały do profilu kobitki, ale postacią żeńską po raz kolejny. Wiesz, jak w korpo będę grał, to wtedy wezmę postać kobiecą. Kapelutek mamy, ale czemu ja nie mogę... Patrz, mam w inwentarzu wielką wywaloną broń, ale nie mogę jej założyć. He? Powiem tobie, że Fox, tylko te konflikty z OBS-em mnie wkurwiają. Tak naprawdę. Póki co graficznie jest poprawione, bugów jest nadal dużo. I to, wiesz, niezaprzeczalnie. Dobra, no idziemy spać, no co ja mogę zrobić, tylko wezmę sobie, to sobie wezmę i idziemy w kimono, no. Skilla do tego może. Dobra, to zaraz zobaczę w skille, faktycznie. Couch sleep. może inną kamerą, prawda, przechwytywać, jak gram na PC, no. Tak. A mogli dołączyć informacje, CD Projekt Red mógł dołączyć informacje do tego patcha, że od tej pory będziecie potrzebować dwóch PC, żeby streamować jedną grę. Co nie? Jackie! Tego do tej pory nie można podnieść. Zupełnie jak w dzień premiery, czyli... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. O, poprawki Wiedźminiego! Kurde, przerzućmy się wszyscy na Wiedźmina Go i w ogóle wspierajmy chiński rynek gier mobilnych. Yay! Later, all right? Hey V, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? Siemanko. Ktoś cię popisał długopisem, kochanie. Powinnaś to zmyć. Czy mogę ją zepchnąć? Chcecie kopnąć? Nie? It's a beautiful day, huh? Czemu nie mogę? Jak tu się? Ups. To ja sobie pójdę. Zapomniałem, że środkowym przyciskiem myszy rzuca się granat. No nie, no teraz muszę uciec przed nimi. O. Aj, dobra, no fajni jesteście, ekstra, ja też jestem fajny. To był wypadek, okej? Okay? Wypadł mi z kieszeni ten granat. A nie tutaj. Co, czy tu pozamykane nagle wszystko jest? Serio? Czy oni to zamknęli? Czy mi się wydaje? Czy jakiś lewy jestem? Dobra, no to niech mnie tutaj zastrzelą w takim razie. I tak save'a czytamy, bo... No zastrzelcie mnie do cholery! 4 punkty życia mam. Hey everyone, feels great to have you back. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in? No tak jakbyś poleciał, no. Tak, czy to twój kasz? Ty dobry Vandir. A, dzięki za klipa, tak. Dokumentujmy kompromitację streamerów. To jest ważne. So, oh, V.
Tak, faktycznie tylko zamykają teraz sekcję tutaj. Nie przypominam sobie, czy to wcześniej było, że zamykali te sekcje? Możliwe, że było, ale ja jakoś nie pamiętam. Nie chcę z tobą teraz gadać, nie chcę mi się tego robić. Jak będę miał Gorilla Arms, to wtedy się w to pobawię. Teraz mi się nie chce, dziękuję bardzo, nie mam ochoty. Tutaj mam jeszcze akcję ze spluwą, nie? Mam do odebrania spluwę chyba. Która jest już ta spluwa jest już gorsza niż to, co mam. Czyli ten zwykły, głupowaty pistolet. I mam tutaj do odebrania bodajże. I gdzie to było? Jest. Dying Knight, z którego można zrobić legendarkę. No później to będzie no, na pewno lepsze, ale póki co to meh. Wielkie, wielkie meh. Faktycznie trzeba sobie tutaj jakieś skille przypisać, bo jest tragedia. Character. Gdzie ja mam do cholery body? Wielka broń. Increase city passive health slowly regenerates. Increase max health. Wiesz co, dlaczego Armadal, dlaczego wersja po angielsku? Ponieważ lepiej mi się gra po wersji po angielskiej. Po prostu czuję klimat bardziej, szerzej tobie powiem. Jeżeli chodzi o gry po polsku, Wiedźminy oczywiście po polsku jak najbardziej, bo mi wtedy Wiedźminy po angielsku nie pasują. Ale jakoś tak Cyberpunk jest dla mnie bardziej oddawany. In your face, athletics, kurde. Właśnie... Tak, widziałem sam, że się pojawił tam. Dlatego widzisz, nie ma... Patrz, rzuciłem granat, ty piary nie zrzuciło, nie? Z krawędzi też. Ogólnie. Pojawił się tam inny koleś. Usiadł jakby nigdy nic. Więc to jest, ta gra wymaga naprawdę fundamentalnych poprawek, a nie kretyńskich patchów i kretyńskich DLC, które były tutaj dostarczone. Ja pierdzielę. Alternatywny wygląd Dungeonego. No, potrzebowaliśmy tego. Czekaliśmy na to tak długo. Jakieś durne poprawki, które tak naprawdę nic nie wniosły. Kurteczka nowa w DLC, czy auto nowe w DLC, noż kurwa mać. Ludzie, Stronger Together, Steel and Chrome, Increase Melee, to jest w Melee widzę bardziej, idziemy. Więc Annihilation, Hail of Bullets, Shotguns, to dla shotgunów jest. I Light Machine Guns, Street Brawler, Blunt, Armor. Ja powiem szczerze, ja nie wiem, co ja mam tutaj wybrać. Technical Ability może? Refleksy? Handguns, blades, no to nie jest to. Inteligencja? Oczywiście, że nie. Cool? Czekaj, już patrzę, bo naprawdę... A, czekaj, że... Athletics, tak, Athletics na ileś. Pierwszy z góry. Pack Mule. Nie, to tylko, że zwiększa pojemność plecaka. Pack Mule, ale bym powiedział, że w body, nie? Ciężkie bronie są. Ale. Nic takiego tutaj nie widzę. Hard motherfucker, to mi się podoba. Wiesz co, chcę założyć sobie ciężki karabin maszynowy, który mam.
Albo nie mam, już go teraz nie mam, bo zdjąłem go z jednego z takich mini bossów na samym początku i nigdy wcześniej tego nie próbowałem. A patrzcie, teraz tego nie mam magicznym sposobem. Wiesz, misja, gdzie ratujesz dziewczynę zanurzoną w wannie z lodem i tam pokonujesz typa z wielkim karabinem maszynowym i możesz go potem sobie podnieść. On potem jest w inwentarzu, ale nie można go założyć, a teraz go już nie mam w inwentarzu. W ogóle, więc nie wiem, co oni tutaj napierdzielili, ale no nie ma tego. Tak, Jakus, witaj. Cyberbug never changes. Still cyberbugged. Hey, V. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation. And in an exciting development, even Hanako Arasaka has announced her participation in the Dashi Parade. Okay, tam jest Jackie. So, we can gliniarze. NPC dalej się zachowują jak debile. Tak naprawdę. Szczerze wam powiem. Something about a surprise yesterday. Am I remembering right or just had a brain fart? Nie, nie, to a możliwe, że to był karabin zwierzyczek, wiesz? W sumie. W sumie możliwe, tylko po prostu NPC go używał, nie? Wtedy. Więc w takim razie nie powinno być możliwości podniesienia go. Ogólnie ja chcę iść w siłę tym razem. Gorilla Arms, ciężka broń. Badass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated coupe. Part Dex bounced out of the ring a few years ago. Mastered the nasty crew. Jedzenia pałeczkami nadal nie zaczaił CD Projekt Red, jak możemy zauważyć. Gang Wars 2 years back. Somehow. Ale rozumiem, że tutaj animacja może być bardzo skomplikowana. Nie, że niewykonalna, ale bardzo skomplikowana. Dex got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while, but he's made one hell of a comeback. Eyes up to his elbows in blood, Jack. You want to shake his hand? Work with him? It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. You deal with it, you move on. Okay, co to za robota, Jackie? We meant to come out in one piece. Wiemy, jaka to jest robota. Our Lord and Savior wants to tell you everything himself, face to face. Oh, no pressure, but this whole deal, he's right on the All right. Let's hear what old Dex has to say. Set it up. Dobra, pierw muszę się zobaczyć z jak mu tam było z moim doktorem. Don't got nothing against the Padre or Macaco, Dex. Muszę się nawodnić, kurczę. Don't get me started on fixers. They catch a client, find the cheapest gong to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, B. Ja pamiętam, że na Cyberpunk chyba był jakiś taki kurde trik. Co ja odpalałem pierwsze? Czy pierwsze odpalało się OBS? Czy pierwszy odpalał się Cyberpunk, żeby to w miarę chodziło? Chyba OBS się pierwszy odpalał. Ja tym razem odpaliłem pierwszy Cyberpunk. Okej. Okay. Dzięki, moje auto! Tak, tak, Armadal. Jasne, dokładnie tak. Ja miałem dokładnie to samo na sam koniec pierwszego mojego gameplayu. No, aha, muszę... Co? Talk to Jackie, call up your car.
Auto. Przyzwać auto. Top notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Dobra, teraz będę mógł w końcu sprawdzić, jak prowadzenie auta wygląda w wersji 1.3. Tak solidniej, niż to sprawdzałem przed streamem. First stop. Ripper Dock and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. Ripper Dog! I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. Don't say. Oh, so potrąciłem NPC-a, który mi potem groził. Serio? Tak, zdecydowanie. Dużo, dużo, dużo lepiej. Spokojniej te auta się prowadzi. Zresztą zobaczę jeszcze, jak są, jak się zachowują te auta potężniejsze. Tamtego to w oryginale to w ogóle nie można było utrzymać na drodze. Są do tej gry jakieś mody, które nie wiem, rozwiązują problemy techniczne? Co tu się dzieje? Czemu ten, co te typy, czemu oni do mnie chcą strzelać? Idź stąd, gościu, nie chcę tutaj nic sobą. On żyje czy nie żyje? Gary the Prophet. Jest i Misty. Hey, V. Dr. Vector will see you now. Okej. Okay. Niech no tylko pozbieram wszystkie darmowe rzeczy, które masz w sklepie. You look pleased. Because I am. Always. Makes it easier living. But we got a new job lined up. From a big hitter at the afterlife. Oh. Is it gonna be dangerous? Oh. Co to kuźwa było? Co to było? Ty, co się dzieje? Coś ukradłaś? Tak, Fox, to jest prawda, to samo. Dlatego teraz chcę iść w Gorilla Arms, katanę sobie zrobić. Nie wiem, co to było, ale to było naprawdę dziwne. What? What do you want? Ej, krój się, gówniarzu. Cześć, szczurku. Ale wiecie, co CD Projekt Red teraz dodał do gry? Można sobie kota oswoić i mieć go w swoim mieszkaniu w grze. Warto było tyle czekać. Aha, okej. Okay. No będę musiał chyba zajrzeć do tych modów o jakąś kuźwa rozsądną stabilność tutaj, bo żeby mi to wchodziło w konflikty z OBS-em, to jest już naprawdę przegięcie pały. Rok czasu po premierze. Wow. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights. Whole kit and caboodle. All right, Kit. We'll sort you out in a flash. A było wcześniej, tak? No dobrze, no wcześniej ja na to nie trafiłem. Wcześniej ja trafiłem na koty pod wodą. Suche koty pod wodą. Które skobały sobie trawę pod wodą. Też suchą zresztą, bo woda była sucha. Właśnie, zobaczymy, czy woda jest mokra w tej iteracji. Wątpię, że jest, ale zobaczymy. Met a new fixer. He gave me a job. Name's Dexter DeShawn. Okej. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up. Ej, mimo wszystko. I've heard some things about Dex. Robienie zleceń i podążanie za fabułą sprawia mi przyjemność w tej grze. Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex to Sean, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter DeShawn?
That is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Nie mam kasy. Oczywiście, że nie mam kasy. Kto miał być 21 tysięcy euro dolarów na chwilę obecną? Quit crying, baby. I'll bring you the Eddies later. With interest. You know I will. Last time. Wiecie co? Chyba tym razem mu nie oddam tej kasy. Wygląda na bogatego. Chair, please. Sit down, relax. Zrelaksuj się, wyciągnę ci oko. Kuroshi Optics. Best I've got and should be about right under the circumstances. Now jack in. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Możliwe. Ja cały czas o tym zapominam, więc... Ocular system, Kiroshi Optics, yes, confirm. Co tutaj jeszcze mam do wyboru? I do smart gunów też, aha, których nie używam, bo uważam, że gra ze smart gunami jest zbyt prosta w tej grze. Wiem, że są zagłuszacze, że nie każdego przeciwnika się trafi i zastrzeli smart gunem, ale mimo wszystko... Patrzcie, mam to! Nadal to mam! Patrz, 0,0 DPS. 26 do 32 damage. Ja byłem cienki w matematyce. W szkole średniej, no, na studiach, no, podstawowych też byłem cienki w matematyce, ja przyznam, ale coś tu chyba nie gra. Może... Nie wiem, może to będzie jakiś prekursor do czegoś, może... Skradaniem też się bawiłem. Podobało mi się akurat skradanie w tej grze, to jest prawda. Mark 1, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. Just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Same as always. Don't feel a thing. You ask me that every time, you know? Not as if things are gonna be any different today. Sure thing, kid. I mean, not like there's any risk. Fajna drukarka, chciałbym taką mieć, że wam powiem. Można po prostu włożyć jakąś część ciała i coś na to nadrukować, nie? Lights out for a minute, all right? Pomyślcie o możliwościach życiowych. Naprawdę. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Time for the scanner. Przeskanuj Wiktora. Dobrze. It might take you a few seconds to adjust. But first time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also inject an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count. No i
nici z masturbacji prawą ręką, nie? Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now, and another two in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show 'em what you're made of. Okej, okay, zbieram sobie, co dają za darmo oczywiście. Tak, Wiktor, nigdy o tobie nie zapomnę. W zasadzie już zapomniałem o tobie, bo nie oddam ci nigdy tych pieniędzy. Tak już mam za to achievement, więc... Dude! Co ty tu? A Wiktor trzyma niewolników w garażu. To ja stąd pójdę, nie? No. O, o, coś zagadać można? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now, every last fighter's got extra skull lining. Absorb 75% of every blow. Miss it, don't you? How's biz going? To jest pasjonująca historia, ale ja sobie pójdę. Na razie, Wiktor. Cześć. Siema. Dobra, zbieram Jackiego i idziemy zrobić coś konkretnego. Chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. Talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride for you. Ain't but a hop to where he's parked, next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. Okay. What are you? Do you truly? Listen, I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before MaxTac hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Oh, morda. Yeah, to dokładnie, no. To jest... Hej, wait! Hej, wait, no co, co, co? Czego? Weź, zmień kolor skóry. O, jesteś zbyt świecąca jak na moje oczy. Po prostu razisz mnie w oczy. Co, co to jest? Teraz stąd pójdę. A tutaj mamy członków gangu, tak? Tak, członków gangu. Okej. Okay. Będzie na sprzedaż, jakby co. Co? My favorite color is blood red!
Tutaj mogę zdobyć lepszą broń w zasadzie, z tego co pamiętam. Okej, cisza, spokój, tak, fajnie, no to... A ty co, dalej się ruszasz? To przestań. Okej, założę to sobie, chociaż mi się nie podoba, ale lepsze niż to co mam, bo nie chcę z pistoletem biegać, tylko chcę biegać z bronią automatyczną tym razem. Co my tutaj jeszcze mamy? Nie będzie na sprzedaż. Dzień dobry. Się wygiął. Że dalej rusza. Okej. Jak to się chowało broń? Czy ktoś pamięta, jak to się broń chowało? Nie chcę rzucić granatem. Nie chcę, kuźwa! Kto się chował, cholera, broń? Dobra, nieważne w takim razie. Sama się zobaczy. Ha, właśnie naciskałem i nic się nie działo. O! Double Alt! Domyślnie. Dexter DeSean in the flesh. I tutaj bardzo jest poprawione graficznie. Przede wszystkim dym, oświetlenie. Mind if I ask you something right off the bank? Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, die ripe, old and smelling slightly of urine? W wielu grach jest na przykład przytrzymanie reload, zwykle klawisza R też. It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Respect. Got it. Sure. All right. Listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Okay. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Nie, no co? Ty wielka korporacja? Nie, no żaden problem. Bierzemy. Corps don't deserve special treatment. Shit. You ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs new follower! Second, the rendezvous. Simple. Client who brought witaj na pokładzie, Bioklonik. Dzięki za follow. Wybacz opóźnienia. Cyberpunk rozwala mi oprogramowanie do streamowania. Ja to jest coś, co się zastanawiam. Nie chwaląc się, oczywiście go stwierdzając fakt, mam jeden z najmocniejszych procesorów na rynku, jeden z najmocniejszych płyt głównych na rynku. GPU jeszcze daje radę mimo wszystko, chociaż to nie jest najnowsza technologia. 32 GB RAMu DDR4. Ale mimo wszystko, CD Projekt Red ma problemy z optymalizacją ich gry. Hello? Pasjonujące to jest. Pasjonujące. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. A chyba, że tak. Ponieważ stream jest snajpowany już w czasie grania, tak? Już przez samą grę. No to ma sens. Zniszczyć to zanim ktokolwiek inny to zniszczy. No. Czy to Lernan masz tutaj? No, to jest dobra logika. Don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat-out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader.
3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce. Nie lubię Royce'a. Royce jest. Royce is not noise. And I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shit's one merit. Ale z tą laską, to ja teraz muszę wejść w kooperację. Wcześniej tego nie zrobiłem i chcę to zrobić teraz. Prima Donna. Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Okay, spotkajmy się z nią. Client, what's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Okay. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Okay. Flathead, though, is gonna be all you. Dobra, no to wysiadamy. Koniec. Przemol, witaj! One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? Hmm? Ach, ta niezręczna cisza. Later now. Wszyscy wiemy, że Dexter to złamas. Nara, Dexter, jedź sobie. Dexter, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nod, yeah. Claim to want to check our pro cred. But to me, it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot, military prototype. Dzień dobry, są jakieś pierszczyki? Nie? Dex paid no to co za kiosk? Hands just before the gang goons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. That sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. Then there's the other thing. Gotta meet the Już co, Przemol, powiem tobie szczerze. Graficznie poprawili troszkę. Jest to zauważalne. Wydajnościowo nic nie jest poprawione. Totalnie. Ta gra mi chodzi dosłownie tak samo teraz na moim sprzęcie, jak mi chodziła na poprzednim sprzęcie. I nadal są konflikty z oprogramowaniem do streamowania, jak były wcześniej. Parker. I gotta see her first. See what she's like, what she's after. Także jest lepiej pod pewnymi względami. Ale to nie jest to, na co zasługujemy jako klienci. I zdecydowanie nie. Regina, przestań do mnie dzwonić. Wkurzasz mnie tymi telefonami. Her name's Anna Hamill, and whatever she's investigating, it's made her a lot of enemies. She'd do best to cut it out if you catch my drift. Okay, look, I know how it sounds, but somebody would have taken this gig anyway, right? I don't know. Maybe there's a thing we can play here. Either way, info's attached. Wiesz co, właśnie to jest to, nie? Ile jeszcze można czekać? Rok minął ponad. Zresztą szczerze ci powiem, że oczekiwanie byłoby lepsze, czy też powiem przyjaźniejsze użytkownikowi, gdyby
CD Projekt Red zamilkł trochę, jeżeli chodzi o marketing i nie postował durnych rzeczy na Facebookach i innych mediach społecznościowych. Bo są one no takie cringe, jak to się określa. Troszkę i generują bardzo dużo negatywnych reakcji. I nie jest też tutaj żadnym sekretem, że postanowili się skoncentrować na wydaniu Witcher Go. Prawdopodobnie z uwagi na rynek chiński, tak tylko mogę domniemać, zamiast na naprawieniu produktu, który był fałszywie reklamowany, nie? Że da się w to grać, fabuła jest dla mnie osobiście, fabuła jest wspaniała, wątki poboczne są świetne. Ale jak człowiek przeczytał o tym, ile i co zostało z gry wycięte, to mnie po prostu ścisnęło. Dude! Przynajmniej skarpet nie nosi do tego. Jeżeli Regina do mnie zadzwoni jeszcze raz, słowo daję, to normalnie pojadę i ją zdzielę sandałem. O, zobaczmy auta większej mocy. Jak one jeżdżą. Nie mogę tej kontroli. A, co jest? Nie mam siły? Wystarczająco dużo? Okej. Okay. No to... zrobię tak. Aha, to podjechałem kawałek. Jaki kombat? Nie żaden kombat, please. Chyba Mortal Kombat, a nie kombat. Hello. Between 6 p.m. and 7 a.m. Dobra. Okej, okay, wiem, rozumiem. Spoko. Przyjrzę się w takim razie na zadania poboczne. Niech no będzie. The pickup, the information. Check job. Okej, tym się zajmę. No, track job. Aha, dobra. Porozmawiam sobie z tą panią z Militechu. Stout here. Start by telling me how you got this number. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. You shut him up. Spill what you know. Don't make me wait. Nuh-uh, not on the horn. Let's meet. Cut a deal. A deal? Fine. First exit off Skyline, driving towards the NID. Storm channel under the overpass. Meet you there. Gdzie to jest? 550 metrów niby, okej. Radio. Tu jest lepsze radio. Gdzie był to radio, gdzie był taki fajny rock? Czy był Body Hit? Co to było? To. Chyba tak. Ale absolutnie, totalnie i debilnie spada wydajność, kiedy się jedzie autem. Rzeź jest, naprawdę jest rzeź. Powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to jest specyfikacja mojego sprzętu teraz, ale naprawdę chodziło mi to dużo lepiej niż w procesorze starszym o kilka generacji. Wow! Muszę sprawdzić w zasadzie tutaj, czy ja tutaj w opcjach nie mam czegoś na pierdzie. Bry Darkman, witaj, hej! W zasadzie, czy ja tutaj powłączam jakieś pierdoły?
To wyłączyć w cholerę. Także tie. No powinno, nie? Teoretycznie. Dobra, pojazdy zdecydowanie lepiej jeżdżą, ale już tak mi nie miota po prostu. Ale to jeszcze mówię, muszę jakiś super szybki przetestować. Dokładnie, Przemol, a jak najbardziej. Look lively. Meredith Stout. Take it you were the one to call. Tak, zgadza się. Podać rękę, czy nie podawać ręki? Nie będę podawał ręki. No, no chciałem nie podawać ręki. Co to było? Thought you could blackmail me, fucker. Set conditions. Agresywna. No kuźwa. Już wybrałem opcję. Fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly. Forthrightly. Are you here alone? Yep. Just little old me. It's the truth. Do a sweep now. Oh, drone. Now listen. This piece of shit, Anthony Gilchrist. Is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. No właśnie, jestem właśnie zastanawiam się, jakby się to teraz działało. Darkman. I fucking told you, I'm not the mole. Jesus Christ. Shut him up. Unhand me now before I Him you can let go. Wanna hear what he has to say? Couldn't have been chill from the start. Shut the fuck up. Tell me what you want. I need a bot. Flathead mob. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force. But they're expecting payment, so I could go that route too. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. Okay. Dobra. Solid enough. I'm in. To na pewno jest zawieszone w cholerę. That's all you gotta worry about. Na bank. Try to fuck me in any way. Oj, tego nie robiłem poprzednio. Tego nie robiłem poprzednio. Mam nadzieję, że to mi otworzy wątek do interakcji z nią. Nie no, dzięki, nie? Wiem, że to auto wziąłem za darmo, ale no, kuźwa. Moje auto tutaj się pojawiło w jakiś magiczny sposób też. Okej. Fajnie. Nie wiem, czy mi to... Kurde, wkurwia mnie to naprawdę. Powiem szczerze, co ten kontakt shadow, czy to było włączone? Shadow rendering and adding details is not available in normal settings, improved facial lightning geometry. To wszystko miałem zaznaczone właśnie wtedy też. Co ja mam na nowszym sprzęcie zmniejszać ustawienia graficzne do jasnej cholery? Ach, co za... Meet with Jackie. Bardzo chętnie. Kuźwa. Ups.
ale coś mi szybszymi autami nadal delikatnie rzuca, szczerze wam powiem. Nie wiem, co to było za radio poprzednie, ale jakbym chciał dostać krwotoku mózgu, to posłucham dłużej. New follower! Witam na pokładzie Dangerous Fear. Dzięki za follow. Wybacz zepsute alerty. Winimy za to dzisiaj CD Projekt Red, które nie potrafi ogarnąć swojego gówna do tej pory. Szlako, witaj! Dla tego celu 400 metrów. No i za tam co mnie? Gangi pewnie jakieś. Tak, gangi. Wiecie co, ja tak samo jak nie rozumiem muzyki dzisiejszych nastolatków, ja nie rozumiem muzyki nastolatków z przyszłości. Siema, Jackie. Let me hear what you squared away. So Dex already paid the maelstromers for the corpo bot. Thing is, can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. He paid up front? Well, whatever. Let's go get this tech. You scheme yet? You got a plan? Damy im kasę militechu, tak jest. Nulatech and me, we found some common ground. They're footing the bill for the bot. Ciekawe, jak to się rozegra. A lot of scratches to toss away. Forget it, Jack. It'd be like we never had it in the first place. Anyway, who knows how this deal's gonna shake out. So, into the Borg Beast den? Daj mi chwilę, ponieważ ja muszę się uleczyć. Okay. Tell me when you're good to steal. I... A nie, to będzie wszystko. Tak. Całkowicie się uleczę. I zobaczmy, czy ja mam tutaj w zasadzie jeszcze jakieś coś. Miałem iść w body. Max Hell 10% during call, but... Wiecie co, to chcę. Zdecydowanie to chcę. Tutaj mam increases max stamina by 10%, annihilation. Hail of bullets, shotguns, and machine gun, and light machine guns. Tego nie chcę raczej, czyli atletykę sobie tutaj raczej wezmę. Ale technical ability. Tak, to się przyda. Co to jest engineering? When looting drones, mechs and robots are certified, bla bla bla, nie chcę tego. Już taken from explosions by 10%. Okej, okay, co? Aha, tokeny wszystkie zużyłem, to tak, miałem tylko dwa, to gdzie ja lecę. I teraz. Niech będzie, że tak. Wiesz co, Sulako, nie wiem, szczerze ci powiem, jeżeli chodzi o NPC-ów i tak dalej, ale no ja nie jestem pod wrażeniem optymalizacji gry w tym patchu, naprawdę nie jestem i ja uważam, że nastąpiła spora regresja tutaj, wręcz. Let's go see these bastards. Naprawdę spora regresja. Let's knock on their door, see if they even open up. Ale hej, pograjmy w Witcher Go. Like any other, right? I think the Valentinos, they follow God and the Santa Madre. Honor means something to them.
they know what they want, how they get. A jeszcze, żeby to była prawda, Przemo, nie? With Maelstrom, you just never know. Go on, let them know we're here. Okej, okay, okej, okay, mamy poważny biznes tutaj teraz. Poważne biznesy. Yo mama. Wanna talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. No, jakie przyjazne wieżyczki. Hello. Patrzcie, mogę uderwać. Zapiszę tą grę na chwilę obecną i wyrwę to. Aha, czyli to jest jedna z opcji po prostu. Okej. Okay. Dobra. To jest jedna z opcji, czyli taki numer. Okej, okay, okej. Okay. Na normalnym poziomie trudności gram Bioklonik. Nie chcę się tutaj irytować jeszcze bardziej niż się irytuję. Ale jak już to będzie w stanie kompletnym, będzie odpowiednio rozbudowane i nie zepsute, to chciałbym się tutaj na dłużej zatrzymać przy większym poziomie trudności. Bo później faktycznie na normalnym poziomie trudności osiąga się taki moment, gdzie jest się tak totalnie OP, że przecinasz się przez wszystko bez żadnych ograniczeń. Spodnie, stara puszka. Don't think I've ever seen security like this in Chow Factory. Gear from the Jack convoy, gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. Dobra. Czemu ja zbieram te rzeczy? Niech ktoś mi powie, dlaczego ja te rzeczy zbieram jeszcze. O! No! T0D12, called the Flathead. And the hell you care? Guy I represent already paid Brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Tum Tum. Tum Tum. Now couch. Planning. Okay. Okej, okay, czemu nie? Dobra, Jakus. Now we can talk. Tja. Here we go. A flathead. Model MT0D12. Need to see it. Yourself.
fucking tricked out this thing. Dynamic thermo-optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven controller. Pimped out prototype actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. And watch this! Fully integrated link too. So when the spider starts crawling up walls dangling from ceilings. Mm-hmm. Could lose your lunch. So what you think? Niech będzie, dobra, bierzemy. Paszek wnosi pierdołowate DLC w postaci alternatywnego wyglądu dla Johnego. Nowe autko za quest. Coś tam jeszcze było, jakaś trzecia rzecz. Kurteczka, jakaś pierdoła. Poprawki wizualne. Now that's good business sense. Alright, you want the flathead? I better see some eddies. Pokaż chip Mitechu, ha! I'm talking to you! Got him right here. Just like that! Without batting a fucking eye! Znaczy, ja bym nie powiedział, że to miasto jest martwe tutaj, Sulaku. Ja już u mnie jest pełno NPC-ów. I don't wait! I hand over the chip, you hand over the body. Clean and easy, no complications. Look at this fucking Boy Scout! You know all your nods, got all your badges. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn, that's you. Dexter Deshawn! The lard ass who punching animal fucked half of Pacifica? Then he ain't dead? Okej, koniec. Koniec tego gówna. Jacki, kuźwa, nie wchodź mi pod ogień. Okej. Okay. Czy całkowicie inne rozwiązanie niż robiłem poprzednio? Czekaj, bo trzeba pozbierać rzeczy teraz. To nie ma tak, że. Nie ma tak, że wychodzimy od razu. Co? Może ograniczyli jakoś ilość tych NPC-ów, ale no powiem tobie szczerze, że ja tego nie odczuwam akurat. Odczuwam naprawdę gorszą wydajność i tyle. Tyle odczuwam. No kuźwa, Jacki, idźżesz, czy co ty robisz? It's production line. Plus I thought you loved me. No other way. I co tu się dzieje? Co się dzieje? Wiadomości. Urgent, porno video. O, co coś ciekawego. Dobra, sio. Exit C. Gdzie teraz, co, gdzie, jak, gdzie... Gdzie my... Co? A, tędy. Nie chce mi się nawet mierzyć konserwator, szczerze ci powiem. Oscyluje pomiędzy, na moje oko oscyluje pomiędzy 30 a 60 i tyle. Zresztą nie chce się wkurwiać bardziej niż to jest wymagane.
Ważne jest dla mnie to, że naprawdę generuje masę konfliktów z softem do streamowania. Jeżu, ile to konfliktów generuje. Aha. Ladies and gentlemen, Jackie Wells. Dobra, Jackie, zabij ich. Jestem hakowany do grzyba. Co? A ty skąd się tu? Może powinienem na swoim sprzęcie grać w tą grę na minimalnych detalach. Jestem tutaj smażony trochę za bardzo. Dokładnie. Aż mózg paruje, nie? Jackie poszedł górą. Fajnie. Gdzie ten typ w las? Okej. Aaa, i tutaj mamy. Mamy. Tak, tutaj mamy. Poprzedniego szefa Maelstrom. Dobra, uwolnijmy typa. Aha. Aha. Widzę. Dobry wieczór, hej, hej, hej! Masz u nas dług. Looking a little like we might have saved your skin. I think we'll do a favor, hombre. Come on, show yourself! Souza! Should we? You know who you're messing with? They're zero enough! Czy to poważnie było? Sure you'll manage all right? Chingada madre! Okej. No to idziemy dalej, Jackie. Bo tym razem to ja nie będę sobie grał, że się skradam i to i tamte. Po prostu wszystkich wymorduję w pizdu. Po trzy razy jak trzeba będzie. Czy jakby mi Jackie nie pochodził pod ogień, to byłoby dużo, dużo lepiej. Mówisz, Jackie? Pytanie, czy my się doczekamy więcej patchy. Wiecie co? Zróbmy tutaj tak oficjalnie jedną rzecz, taki jeden zakład. Nie, że jest za jakąś kasiorę czy coś takiego, nie. Co będzie pierwsze? Squadron 42 od CIG, czy naprawiony Cyberpunk w
pełnej reklamowanej formie. Czy dostaniemy wszystko, co było nam sprzedane i czy to będzie działać jak powinno. Ok? Zróbmy coś takiego. Bo ja na chwilę obecną jestem przekonany, że będzie to Squadron 42. Co tam jeszcze? Okej, wszystko było, wszystko, nic tutaj nie ma. Jakichś zagubionych kotków. Aha, okej. Hello. Bajo. Aha. Dobra, czy ja mam amunicję do tego gówna już? Mam. Ale mało. Nie. Opatrzcie, umieją granatami rzucać. Wow. To jedyne kości, jakie mam w domu, to są kości kurczaka. Jeżeli to jest jakoś adekwatne. Czy tutaj coś leży ciekawego dla mnie? Tylko czemu ja zbieram te śmieci? Nie wiem, mam manię po prostu zbierania tych śmieci. Wiesz co? I zobaczmy sobie też mój inwentarz, bo coś mi się wydaje, że tutaj mam jakoś za dużo śmiecia. Wypad. Co mnie tutaj wpadło? Do armora, ale mojej pięknej... Nie będę zasłaniał swojej pięknej twarzy tym. Chyba, że jakaś czapka lepsza. Tutaj kurtkę mam od tego typa. Old Maelstrom Field Jacket albo Spiked Maelstrom Short Sleeve Jacket. No to chyba oczywiste, nie? Aczkolwiek... Dobra, niech będzie. I attachment mam tutaj, resist też. Tak, jasne, dokładnie. Dlatego ja właśnie muszę podnieść sobie tutaj też możliwość noszenia, chociaż na razie nie mam tak obciążonego ekwipunku z tego, co widzę, jeszcze przynajmniej. Nowe spodenki. 9,8, o, pięknie, jest. Niech no się, no będę ubrany jak totalny łachmyta, ale podniesie mi to odporności troszkę. I co, tutaj mam coś nowego, tak? Chaos. Okej. Serio? Dlaczego? Chcesz zjeść moją, nie wiem, co mówiła, splin? Co to było splin? O, nowaki. Znacie jakieś nowaki? Ja znam nowaki. Jackie, przestań się teleportować jak debil. A
Ale rozrzut to ma królewski. Kopię ostro za to. Oho! Coś tu jeszcze jest. Co tu jeszcze jest? Coś się na mnie patrzyło. Co tu się jeszcze na mnie patrzy? Amunicja się na mnie patrzy. Muzyka też jest świetna w grze, nadal. Dodaje do klimatu, więc... No powiedzmy sobie szczerze, jest to miks tego, co kochamy i miks tego, co nienawidzimy, a nienawidzimy tak naprawdę tylko niedoruchania tej gry. Że tak brzydko powiem. Aha, no tak, wyjście jest blisko, oczywiście. Wyjdźmy stąd, po prostu stąd wyjdźmy, nie? Po prostu stąd wejdźmy, tak. Tak, tak, uważajmy, uważajmy. O, coś do picia. Hej, samiec, witaj z powrotem. Co cię boli, typie? Teraz zaraz cię przestanie boleć. Niech no podejdę bliżej, to cię znieczulę cię permanentnie. Załatwione. Dobra, z tymi wszystkimi apteczkami to ja nieśmiertelny będę teraz. No, tego też nie mogę podnieść. Z innego kąta nie mogę. Dobra, super. A tutaj mamy jakiś poprawny politycznie ciężki... A, to jest Power Light Machine Gun. Aha. Gorszy DPS. Wiecie co, wezmę go sobie. Będzie to zawsze na sprzedaż. Dawaj, Jackie. Idź. Come on, V. Let's get out of here. A, okej. Okay. Dobra. Czyli prawie się udało dobić targu. Aha. Dealing with Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Looks like you two lucked out a bit. And you? Why are you here? Well, I still don't know who the mole is. I was hoping the Maelstromers would shed some light on it. Yeah, I doubt that. Pretty tough to get corpses to talk. You'd be surprised. I'm sure I'll manage something. It's been a pleasure. Nie lubię typa. Nie lubię typa. Jest dziwny. Nie ufam mu. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. Think we're done. What now? I had enough for one day, let me tell you. Let Dex know we got his toy for him. Fats ought to crack open a bottle for us after what we did for him today. A gdzie jest ta agentka? To mnie interesuje. Gdzie ona jest? Chyba nic źle nie zrobiłem, co? Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble. And what about the Militech angle? Sure, of course. Whoa!
Dude! He's gonna give two shits if you're shaking. How'd you get him on board? You use the Corpo one? Met with Stout, managed to strike a deal. Well, well. Gave me the chip with the scratch from Maelstrom. O, widzisz? So you paid for the flathead with Corpo. Patrzcie. No. O. Decided I could use the Eddies myself. Aha, czyli źle wybrałem po prostu. W pośpiechu źle wybrałem. Not just. Had to use violence. You got some balls, Mr. B. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. A, czyli jeszcze z Parkerową się mam jeszcze spotkać, dobra. Okej, czyli jeszcze mam szansę się z nią zobaczyć. Może nie do końca tak rozwiązałem tak jak chciałem, ale spanikowałem. Tak, nie mogę sobie tego wziąć, chociaż jest otwarty. Dobra. To mogę wziąć? Też nie mogę. Okej, rozumiem. Policyjne i w ogóle inne gówno, nie? To mogę wziąć, ale bez przesady, no szanujmy się trochę. Taki mam dystans 750 metrów. O, ciekawy pojazd. I co, i typ mnie nie wysadzi z auta, nie? Po prostu sobie ucieknie, oczywiście, że tak. Jedziemy. I tędy nie przejadę. Chociaż nawigacja mnie prowadzi. Czy przejadę może? Może przejadę. Nie, powinienem przejechać. Okej, przejadę. Zaraz. Pry. Side jobs. Painful. Bit on the kabuki. Bit on blah blah blah. The gig. The gift. Co jest the gift? No, wiesz co, myślę, że zrobiliby lepszą robotę, szczerze ci powiem. Tak jakby się teraz nad tym zastanowić. Tak całkowicie na poważnie, nie? Technical ability, zobaczmy co tutaj mogę zapodłączyć. A nic nie mogę, bo potrzebuję levelu 5, cholera, na to, żeby dalej odblokowywać. Dobra, okej. Okay. Zajmę się tym później. Assault. To brzmi dobrze. Okej. Okay. Będzie git. Że potem można resetować te perki, nie? Za bardzo, bardzo skromną kwotę, więc nie jest źle. No, kiedyś na pewno będzie, wydadzą. Jak najbardziej. Ale mamy ostatnio takie lata fuck-upów, prawda? Wiecie, na co teraz czekam? Streamowałem to kilka razy, pokazywałem wam. Gra detektywistyczna w cyberpunkowym otoczeniu. Polska gra, zresztą Game Deck. I postawiłem na ten tytuł na Kickstarterze i czekam na moją fizyczną paczuszkę unikalną z Kickstartera i na premierę gry, która już została raz przesunięta. Miała być wydana w grudniu 2020. Teraz nowa data premiery to jest 16 września, czyli za 11 dni. Problem polega na tym, że nie wygląda na to, że fizyczne paczuszki zostały jeszcze wysłane, więc spodziewam się tutaj fuck-upu kolejnego, co mnie już absolutnie nie dziwi, ponieważ chyba żadna polska firma nie potrafi z tych większych dostarczyć
tego, czego reklamują w ostatnich latach, więc... Sure, and I go. Hold it, house rules first. There will be severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Czemu nie obmacywania? No serio. You find them in the catalog, ask for a BD and get yourself a box. I really look that green to you. Like I don't know. Mm-hmm. Doors open. Have fun, Input. Welcome to Lizzie's. Dzięki. My, what a sweet little face you have. Ja myślę, że ludzie będą zadowoleni z Dying Light 2. Na pewno nie będzie to idealny produkt, na pewno nie na starcie, ale myślę, że to będzie przyzwoity produkt. Okay. Hey. Get you something. Szukam Evelyn. A, i tutaj będziemy mieć motywy za... Proszę bardzo, kogo my tutaj mamy? Well. Judy. I Evelyn. Już wiem, że to jest Evelyn, a już wiem, że to jest ona. Looking for Evelyn Parker. You know if she's here. Who's asking? Kurde, ale mnie teraz irytuje, że nie zapłaciłem tym chipem. Kurde, czy ja mam tutaj jakiś taki, nie wiem, safe? Szczerze wam powiem, że mnie to teraz irytuje. Tak troszkę. O, mam tutaj. Tutaj to jest, nie? Chyba. Słuchajcie, wczytać to, zobaczyć, co będzie, jak zapłacę tym chipem, bo naprawdę mnie to korci. Tutaj mam to z Maelstromami. Sorry, ale ja muszę. Naprawdę muszę. Muszę. Nie, możliwe. Mój komputer nie należy do najcichszych. Poza tym mam jeszcze wiatraczek pod blatem, żeby, wiecie, chłodzić procesor pomiędzy, no... Znaczy, ja nie chcę wiedzieć coś, co się, wiesz, w ten sposób, ja chcę po prostu tego doświadczyć. Bo po prostu tym razem nie spanikuję i wybiorę lepszą opcję. Znaczy, lepszą, no... Mam nadzieję, że właściwą. No to jest... Gra jest bardzo marudna, jeżeli chodzi o opcje. Okej. Okej, mamy. Mamy to. Chyba. Może. Okej. You know, you never did say who sent you. Kurwa, serio? You never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn. The lord ass you punching animal. Dobra, wyciągnę broń, okej? Okay? Albo nic nie zrobić, nie wiem, a może nic nie zrobić. No? A może nic nie zrobić. He sends his regards. So you're gonna consider my offer now? Zapłać chipem Emiletechu, tak! Hey, Flathead's good gear. No! Do the trick for you, whatever the trick is. Shit! Shit, shit, shit! Ha 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 ha.
ale teraz nie mam kurtki Royce'a, nie? Dobra, mam to. Tak myślałem, że to będzie właśnie ta opcja dialogowa. Production line. Plus, I thought you loved me. Really, no other way. Oh, good. Let's go. Patrzcie, bo grałeś. Właśnie to jest moja druga postać, cholera, ale gdyby to działało lepiej, to cholera, już bym to do tej pory chyba 1000 godzin włożył w tą grę, tak naprawdę, szczerze wam powiem. Wiem, że potrafią mnie zauważyć, no do cholery, oczywiście, że tak. Ladies and gentlemen! Jackie Wells! Chyba tym razem będzie warto iść górą, żeby mieć przewagę wyższego terenu. Chyba. Jeszcze? Yeah. Noż kuźwa. Dobra. Robimy typa, bierzemy go. Okej, mamy to. Wiesz co, nie mam teraz jak dokładnie sprawdzić. No jest to 60, będzie powyżej 60, ale są kretyńskie spadki do 30, wiesz? Więc... Yeah. Dobra, Brick, idź, kup sobie twarz. No mówię, z mojej perspektywy jest gorzej niż było w 1-2. I możliwe, że nawet, że na starcie, wiesz? Takie mam przeczucie. No wiem, że mogą mnie zauważyć. O to chodzi, żeby mnie widzieli. Żeby widzieli, co ich... Fuch! Co ich zabija, nie? No może nie do końca, dobra. Może trochę się naprawię. Shit, oni tam też idą? Ile headshotów można jednemu typowi narzucać? No właśnie, o pistolety się ostatnio oparłem i nie żałowałem tego. Te handguny, czy też handkanony w zasadzie nawet.
Ten co? Tak, dokładnie. Kurde. Jackie też mnie troszkę tutaj irytuje swoim zachodzeniem drogi. Wow! Nie wydupił. Karo Senior, witaj! Także chcieliście prawdę o obecnym stanie gry Cyberpunk 2077? Oto jest. Bez pierdzielenia, bez ściemniania, bez lizania butów. Kamerka. Tak, zwłaszcza broń, która przebija się przez ściany, prawda? No mówię, ja znalazłem sobie hand cannon, którym przebijałem się dosłownie przez wszystko. Nawet nie musiałem dobrze celować. Przeciwnicy się rozpadali pod koniec gry. Koniec amunicji, fajnie. Pożarz, kurwa. Fucker left. Okej, gdzie ja się pytam? I co to jest? Co to jest? To jest Power Assault Rifle. I przede wszystkim to ja sobie zrobię znów tutaj porządki w moim inwentarzu, bo... Kurde, mówię w moim inwentarzu, tak, tutaj. 78, 75, unequip. Czy mam tutaj coś lepszego? Mam shotgun, to jest power shotgun. Wiecie co, dlaczego bym sobie nie mógł tutaj na przykład tego power shotguna założyć do trzeciego slotu? Czemu nie? Power Assault Rifle, nowaki. Okej. Okay. Mam shotguna dalej? Mam.
shit. Dobra, ten shotgun nie jest tak efektywny, jak myślałem, że będzie. No, to jest efektywne. Ja pamiętam, jak miałem postać już tak bardzo rozbudowaną na etapie, kiedy robiłem zadania z cyberpsycholami. I pamiętam, że kuźwa, za łatwe to było. Dużo, dużo za łatwe. Aha, okej. Okay. Okej, okay, tego gówna nie było wcześniej. Proszę bardzo. A tu jest Royce teraz. No, o kurwa. Royce. Dude. Jesteś, tam jesteś. To jest mój wierny shotgun. Trzeba zajść od tylcowo, coś mi się wydaje. O, zero, oczywiście, że zero. To jest jakaś mina, coś ciekawe. Tak, ta walka mi się podoba, powiem wam szczerze. Shit. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. To jest faktycznie shitgun. To przyznam, że to jest istotnie shitgun. Dobra, Royce, lecisz. Noise! Siema, Royce. O, mamy tutaj Chaos. Okej. Okay. O, kurteczkę tym razem odzyskałem. Świetnie, dziękuję. I tak, o. O. Żebyś ty się na 100% już przestał ruszać tutaj. Nice. I to też był sprzęt milite. Co to jeszcze jest? Aha, tego nie można podnieść, bo jest zbugowane. Co to jest? No! Tak, tak, ja nigdy nie zrobiłem tej właśnie tego zadania w ten sposób. Dlatego mówię, o, tego nie było, tego nie było. To wiecie, z mojej perspektywy po prostu. O, i jest i ona. No, bo teraz porządnie to zrobiłem. Bet you didn't expect to see me here. You know, I like the way you operate. Maybe you'd do some more work for us. No nie wiem, może. Okłamałaś mnie, może tak, pierdol się. Dotrzymuję zawartych umów. When I say something, I do it. Keep my word. Mm-hmm. Me too. Heard one of the flatheads is missing. Must have fallen off the truck along the way. Guess Militech will never find it. Pleasure doing business. Secure the area. Okej, no to co? Do zobaczenia, nie? Nie? Hello? Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. No. Think we're done. That's it. Yeah, I had enough. Szczerze, dobra, z tego rozwiązania sytuacji jestem zadowolony, osobiście. Hey,
Let Dex know we got his toy for him. And Fatso ought to crack open a bottle for us after what we did for him today. Także jeżeli chodzi o streamowanie Cyberpunk 2077, chyba poczekam, albo postaram się znaleźć jakieś rozwiązania techniczne tutaj, żeby mi to nie mordowało konfiguracji programowej. I nie działy się takie jaja, jakie się działy na początku tego streama, bo nie jest to dla was przyjemne, nie jest to dla mnie przyjemne. Może tutaj jeszcze wskoczymy, ale na pewno wskoczymy tutaj po następnym patchu. Pytanie, jak długo będziemy czekać na następny patch i jak on wartościowy będzie? Ten, z mojego punktu widzenia, nie jest wartościowy. Poprawia grę wizualnie. To daje parę pierdół, które w ogólnym rozrachunku tak naprawdę istotne nie są. W ogólnym rozrachunku zepsucia tej gry i nadal niedostarczenia rzeczy, które były reklamowane. Więc czekamy dalej, CD Projekt Red. Konkurujecie tutaj, tak jak tutaj taki zakład przyjacielski przedstawiłem, za Squadron 42. Brzmi jeszcze raz, kto nie słyszał. Co wyjdzie pierwsze? Squadron 42 od CIG, czy naprawiony, skompletowany Cyberpunk 2077? Ja na chwilę obecną obstawiam Squadron 42, aczkolwiek od lat nie widziałem żadnego cholernego screenshota ani głupiego filmiku z tej gry. Także... Koniec transmisji na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam do pana Foxfire87 jak zawsze i o każdej porze, bo ponieważ wspólnie budujemy lepsze internety Twitche na internetach i Twitchach. Zapraszam was również na Discord, LCMC Community, jeżeli macie na to ochotę. Życzę bardzo, bardzo, bardzo udanego wieczoru i ludzkiego początku nowego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Nowy harmonogram LCMC opublikowany będzie dzisiaj, bo praktycznie wiem, co będziemy robić już w nadchodzącym tygodniu. Za tydzień powrót do raportu z Hangaru, podcastu poświęconego Star Season w nowej formie z wzbogaconą obsadą. Tak, to będzie dobry tydzień. Tak myślę, że to będzie dobry tydzień. No, dobranoc. Trzymajcie się.